Poznańska palmiarnia od lat organizuje różnego rodzaju wystawy i pokazy. W pięknej, zielonej scenerii prezentowane są zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Po kotach i królikach przyszedł czas na gryzonie, a dokładniej mówiąc myszy. Przez cały weekend stowarzyszenie rodentklub.pl promowało te niezwykłe stworzenia. Ja się zajmuję głównie astreksami, czyli myszami długowłosymi skręconym futrem. Koleżanka akurat łysa, tak jak widać. Lubię odmiany z merle, czyli siwe, w czarne plamki, złote, czyli fauny, redy. To są moje takie odmiany, plus mam inne dodatkowe, które sobie typ poprawiam, czyli uszy, żeby było ładne oko, na wystawę, żeby była mysz ładna. Jak wygląda taka codzienna opieka nad takim małym gryzoniem? No, codziennie trzeba się nadsłuchiwać, czy Ani nie choruje, czy wszystko w porządku jest. Ja codziennie, po kilka razy dziennie nawet zaglądam, chyba że jestem w pracy, to wtedy odpuszczam, ale i wodę wymieniam i nakarmić trzeba. Co jedzą myszy? Bo tutaj już pytałam, czy one jedzą ten żółty ser, który znamy z bajek, z książek? Nie, to jest nieprawda. Mysz nie je żółtego sera, absolutnie nie można dawać myszy żółtego sera. Biały ser, jeżeli już twaróg, ale to też w niewielkich ilościach. Mysz je suchą karmę przeznaczoną dla myszy, dla gryzoni. Wodę pije, nic innego. No i można dawać oczywiście ogórka, jabłka, paprykę, świeże warzywa, owoce, gotowane ziemniaki, ryż, ale bez soli absolutnie. A czy z myszami to jest tak, że jak one czują, że wraca ich właściciel do domu, to jakoś reagują, czy raczej są obojętne na to wszystko? Raczej obojętne. Szczur jednak jest charakterem zwierzęciem, myszka nie. Czuję po zapachu. Nawet jeżeli dwie myszy razem siedzą i się je rozdzieli na jakiś czas, potem wróci tamta, to one potrafią się pobić, bo już po prostu ona nie poznaje jej z wyglądu, tylko po zapachu. Stowarzyszenie rodentklub.pl powstało w 2017 roku. Od tego czasu jego członkowie, miłośnicy gryzoni wszelkiej maści i postaci, starają się zmienić ogólnie przyjęty pogląd na gryzonie i ukazać je jako zwierzęta towarzyszące. Jak mówią, myszy albo się kocha, albo wręcz przeciwnie. Odmiany i ta kolorystyka, tak, jest dużo ciekawsza na pewno niż zwykłe takie myszy sklepowe, które są w czarne, tak, w czarne ciapki. Tutaj mamy naprawdę ogromny wybór myszy i ras, i odmian, także naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Właśnie jak ktoś chce zacząć przygodę z myszami, to jak musi się przygotować do tego, by stać się posiadaczem? Gdzie szukać takich myszy? Ile trzeba wydać na mysze, chcąc sobie kupić? Czy warto kupić jedną, czy dwie? Jak to? Jeżeli chodzi o kupno, zakup myszy, samice minimum dwie i więcej, samce mówi się, że jeden, tak? U mnie w hodowli są trzymane podwójnie, trójkami nawet i nie ma żadnych agresji, nie ma nic. Jeżeli chodzi o koszt, to jest od 50 do 100 zł. No przede wszystkim trzeba by było mieć też miejsce dla nich, bo nie da się ukryć, że zapach jest, tak? Jest jaki jest. I też trochę miejsca, tak? Bo jednak takie wymagane minimum co do klatki, no to jest 60 na 40 cm. Głównie liczy się podstawa. Czyli mysz musi mieć też swój kąt po prostu. Oczywiście, jak najbardziej, jak najbardziej. Opieka, troska, zajęcia jakieś takie pielęgnacyjne, to już słyszałam od kolegi, że trochę tego jest. A co się dzieje, jeżeli mysz choruje? Chorują czy nie chorują? Chorują. Ciężko powiedzieć, czy dość często, tak? Zależy też od linii i zależy też od myszy. Przeważnie są to zapalenia oskrzeli, tak? Ewentualnie jakieś, no przeważnie zapalenia oskrzeli, tak? Które można bez problemu wyleczyć. No i właściwie chyba tak, to wszystko. Jakby Pani zachęciła ludzi do tego, by właśnie z myszami się zaprzyjaźnili i może zamiast chomików tradycyjnych, świnek morskich, postawili właśnie na myszach? Na pewno, żeby przyjechali zobaczyć, bo ten pierwszy kontakt z nimi jest po prostu niesamowity i dużo osób, które no, nie widziały myszy, tak, nigdy takich i nie miały ich nawet w dłoni, tak, jest po prostu tak różnica, jest zauroczenie, także przyjść zobaczyć i zobaczyć w ogóle, jak one się tutaj mają. Piątą krajową wystawę myszy rasowych w poznańskiej palmiarni odwiedziło mnóstwo osób. Większość chciała zobaczyć, czym różnią się te rasowe od tych, które nabyć można w sklepach zoologicznych. Bardzo nam się podobają, jak widać, dzieci zachwycone. Widzimy zachwyt. Myszy pewnie chętnie też byś trochę zgniótł. A co spowodowało, że na wystawę myszy postanowiliście przyjść? Czy to tak przypadkowo dzisiaj podczas spaceru nie. Czy z zamierzeniem? Tak? Nie, ja z wydarzenia na Facebooku, ponieważ zawsze z synem jeździmy na różne wystawy, w związku z tym postanowiliśmy zwierzęta też zobaczyć, różne zwierzęta. Myszy jeszcze nie widział, dlatego... A lubicie myszy, czy nie lubicie? A tego nie wiem, czy lubi myszy, bo jakby pierwszy raz widzi na żywo. Ja lubię. Już wierzę, że lubisz. Tak.
A jakbyś w domu taką mamy pieska, myszę? Więc... Aha, czyli zwierzaki są. A myszy byście chcieli mieć w domu, czy raczej lepiej je podziwiać u kogoś? Chciałbyś mieć w domu myszkę? O, czyli Olek, mój syn, ma zaplanowane, że po piesku będzie królik, także... Czyli miłośnik. A, teraz już mysz, no właśnie. Wszystko może być jak naprawdę, tylko kwestia otwartości rodziców, jak się okazuje. Dokładnie. Myszy prezentowane podczas wystawy nawet największych sceptyków oczarowywały. Ich różnorodność, małe oczka i wielkie uszy wywoływały uśmiech na twarzy niejednego zwiedzającego. Wszystkich zainteresowanych mysim światem odsyłamy na stronę www.rodentclub.pl.